Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Może masz powód do smutku, więc smuć się w zdrowy sposób, ale uporaj się z tym. Nie spędzaj życia w duchu żalu. To bardzo ważne, abyś nauczył się zapominać o tym, o czym Bóg zapomniał. Zapomnij o tym, co zrobiłeś. Zapomnij o tym, czego nie zrobiłeś. Zapomnij o tym, co ludzie ci zrobili. Zapomnij o tym, czego dla ciebie nie zrobili. Księga Izajasza 43, 18 i 19. Spójrzmy na to. Powiesz, ale nie mogę zapomnieć. Możesz przywoływać wspomnienia, jeśli chcesz. Mogę usiąść i świadomie rozpamiętywać przemoc, której doświadczałam ze strony ojca i bierność matki i innych krewnych, którzy wiedzieli, co się dzieje, lecz nic nie zrobili. Mogę to robić, jeśli chcę. Ale to niczemu nie służy. W niczym mi nie pomoże. I nie myśl, że diabeł nie próbuje mnie tam wciągnąć po tylu latach. Nie wspominaj wydarzeń minionych. To nie znaczy, że całkiem zapomnisz, ale napisane jest, nie wspominaj. Nie pozwalaj na to swojemu umysłowi. Nie rozpamiętuj czegoś, co minęło i co utraciłeś. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Werset 19. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Czy to nie budujące? Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Bóg zaplanował dla nas coś nowego. Ale jeśli nie odrzucisz tego, co stare, nie otrzymasz tego, co nowe. Jaka jest różnica między prawidłowym, zdrowym przechodzeniem żałoby a duchem żalu? Po pierwsze, żałoba to głęboki psychiczny ból po utracie albo głęboki smutek. Ale sądzę, że na stratę można spojrzeć pozytywnie, jak na miejsce nowego początku. Koniec zawsze przynosi nowy początek. Jedne drzwi się zamykają, a Bóg już otwiera drugie. Trzeba tylko czekać na to w wierze. Żałoba to pełnia smutku, żal i strapienie. Proces przechodzenia przez żałobę jest zdrowy. Najlepiej wyrażą to słowa. Trzeba pozwolić sobie na odczuwanie bólu. Nie lubimy bólu ani niczego, co wiąże się z brakiem komfortu. Szczerze mówiąc, kształtujemy w sobie postawy, żeby tego unikać. Mój ojciec przez wiele lat mnie wykorzystywał. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale było bardzo źle. W końcu zrozumiałam, że nikt mi nie pomoże. Matka nie chciała mi pomóc. Kilka innych osób nie chciało się mieszać. Nie chcieli mi pomóc. Więc powzięłam plan, przeżyję to. Czasami, gdy nie możesz znaleźć pomocy, okopujesz się i podejmujesz decyzję, przeżyję. Ale czasem, gdy próbujesz być silny, zatwardzasz swoje serce. Niemal zaczynasz udawać, że wszystko jest dobrze. Chwała Panu, nie potrzebuje cię. Kto cię potrzebuje? Nie potrzebuje nikogo. A tak nie jest. Więc weszłam w tryb przetrwania z planem, gdy skończę 18 lat, wynoszę się stąd. I tak zrobiłam. Wyprowadziłam się. Uznałam, że skoro jestem fizycznie z dala od problemu, to już go nie mam. Ale to nieprawda. Zabrałam go ze sobą w swojej duszy. Przejawiał się w mojej postawie wobec ludzi, w tym, jak myślałam o sobie. Wpływał na każdą sferę mojego życia. A potem Bóg zainterweniował i zesłał mi Dave'a Meyera. Pozwól, że coś ci powiem. Nie módl się o konkretną osobę, módl się o właściwą osobę.
Po prostu przestań. Jeśli jest ktoś, z kim chcesz się związać, przestań. Nie módl się o to. Powiedz: Boże, ześlij mi właściwą osobę. A właściwa osoba nie zawsze sprawia, że czujesz się dobrze i komfortowo. Dave miał dość duchowej mądrości, żeby wiedzieć, jak mnie kochać przez cały czas, ale potrafił też się ze mną mierzyć, gdy zaszła potrzeba. Więc pierwsze lata naszego związku nie były zbyt dobre. A potem, w 76 roku, Duch Święty dotknął mojego życia w potężny sposób i zaczęliśmy dużo częściej słuchać Słowa Bożego, jeździć na konferencje i tak dalej. Pewnego wieczora poszliśmy na konferencję, gdzie przemawiała kobieta, która z powodu przemocy została prostytutką. Teraz ma męża i opowiadała swoją historię. Miała ze sobą książkę, którą napisała, ale nie dbałam o to, co mówi. Chciałam wrócić do domu i zapomnieć o tym. Czasami myślimy: nie chcę tego słuchać, nie chcę tego słuchać. Ale prawda jest taka, że jeśli jesteś uzdrowiony, to nie przeszkadza ci słuchanie kogoś, kto o tym mówi. Jesteś wdzięczny za to, że Bóg cię wybawił i uwolnił. Więc Dave podszedł do stolika z materiałami i kupił mi jej książkę. Nie chciałam tej głupiej książki. Ale mi ją dał. Jeśli nie mamy dość rozumu, żeby coś dla siebie zrobić, Bóg zsyła nam kogoś, kto to dla nas zrobi. Więc jeśli ktoś ci wręczy jedną z moich starszych książek, Ja i moje wielkie usta, powinieneś ją przeczytać. Musiałam zmienić tytuł tej książki, bo ludzie byli wściekli, gdy ktoś im ją dawał w prezencie. Więc pewnego dnia usiadłam, wzięłam książkę i otworzyłam na pierwszej stronie, gdzie autorka opisywała swoje dzieciństwo, które tak bardzo przypominało moje, jakby było jego kopią. Rzuciłam książkę przez pokój i głośno powiedziałam: nie będę tego czytać. Bo gdy zaczęłam, powrócił ból, z którym nigdy nie pozwoliłam się rozprawić Bogu, bo go wypierałam. Amen. Mniej więcej w tym samym czasie Duch Święty powiedział w moim sercu dwa słowa: już czas. Wierzę, że to Pan mnie prowadzi w odpowiednim czasie, kiedy nauczam. Więc chcę powiedzieć komuś, kto jest w tej sali i tego potrzebuje, a zwłaszcza milionom ludzi oglądających nas w telewizji na całym świecie i na innym sprzęcie, że słowo, które dziś Pan ci daje, to już czas. Nadszedł czas, żebyś przestał uciekać i zmierzył się z problemami. Różnica między człowiekiem próbującym zmierzyć się z problemami bez Boga a wierzącym jest taka, że jeśli nie znasz Boga, musisz mierzyć się z tym sam. A to może cię przerosnąć. Co innego z Bogiem po twojej stronie i Duchem Świętym jako opiekunem twojej sprawy. On jest twoim doradcą, pocieszycielem. Dokładnie wie, co dać ci w danej chwili. Kiedy Bóg uznał, że nadszedł czas, by dać mi tę książkę, dlaczego Bóg nie zrobił tego 10 lat temu? Bo to nie była dobra pora. Nie byłam gotowa. Nie byłam dość silna. Nie przeszłabym przez to, przez co musiałam przejść. Jedyny sposób to przejść przez to. Nie unikać, uciekać czy ignorować. Jedyny sposób to przejść, a przechodzenie zawsze wiąże się z bólem. Taki jest. Taki jest proces żałoby. Czujesz ból. Ale Bóg opracował system, który pomaga ci się podnieść, jeśli zrozumiesz pewne etapy, które po sobie następują. Zwykle, gdy dzieje się coś naprawdę trudnego,
Pierwsza faza żałoby to szok. Nie mogę w to uwierzyć. W samochodach mamy amortyzatory. Mój mąż ma świetne amortyzatory. Gdy przejeżdżamy przez wyboje, nic nie czujemy, nawet nie wiemy, że były. Ale jeździłam takimi samochodami, że od małego wyboju żołądek podchodził mi do gardła. Bóg wmontował w nasze życie amortyzatory. Pamiętam, jak umarł mój wujek i ciotka całymi dniami powtarzała: nie mogę w to uwierzyć, nie mogę w to uwierzyć, nie wierzę, że odszedł. Kiedy zaczęłam się mierzyć z brzydotą przeszłości i zdawać sobie sprawę, że ludzie, którzy powinni mnie kochać, odrzucili mnie, nie rozumiałam tego. Nie rozumiałam, jak ludzie mogą robić coś takiego innym ludziom. Ale teraz myślę, że to zranieni ludzie ranią innych. Nie wierzę, że większość ludzi jest celowo zła i nikczemna. Wydaje mi się, że jest w nich coś, co ich krzywdzi i co sprawia, że krzywdzą innych. Gdy w to uwierzysz, łatwiej ci będzie im wybaczyć i żyć dalej. Nie odpowiadasz za to, co ci robią. Odpowiadasz tylko za swoją reakcję na to, co ci robią. Możesz pomyśleć: nie podoba mi się to. Wiem, do czego ona zmierza. Nie chcę się z tym mierzyć. Jeśli się z tym nie rozprawisz, to rozprawi się z resztą twojego życia. W moim życiu nie ma teraz niczego, co wywoływałoby wielki żal, ale to mi pomogło. Pomogło mi zrozumieć, gdy czułam gniew. Tydzień po śmierci mamy, która nastąpiła nagle, nawet nie wiedziałam. Najpierw pomyślałam, że hormony mi wariują, jeśli jeszcze jakieś mam, a nie sądzę, bym miała. No wiesz, to zdumiewające, czego dowiadujesz się w modlitwie. Gdy zaczęłam się modlić, coś jest ze mną nie tak. Bóg pokazał mi coś, czego nie dostrzegałam, że przeżywam gniew. Z powodu ostateczności, bo wiedziałam, że już nigdy nie dostanę tego, co córka powinna dostać od matki. Kto z was miał trudny okres dojrzewania? Doświadczyłeś rzeczy, które nie były dobre. I wiesz co? Niektórzy ludzie, nawet tu, mogą mieć w sobie ducha żalu i nosić go ze sobą przez całe życie. To może być twoją tożsamością. Jestem ranną, maltretowaną ofiarą. Nigdy nie nazywaj siebie czyjąś ofiarą. Nie jesteś czyjąś ofiarą, jesteś dzieckiem Boga. W Psalmie 27 czytamy: choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Tak bardzo się cieszę, że moja reakcja była zdrowa. Nie byłam zła. Moje uczucia nie były złe, ale byłyby, gdybym je zatrzymała. Jeśli nie pozbędziesz się z głowy tego, co wywołuje w tobie złość, jeśli tego nie przepracujesz, nie rozwiążesz problemu i nie przejdziesz boskiej transfuzji pocieszenia. Problem zatruje wszystko, co próbujesz zrobić w życiu. To nie znaczy, że całe twoje życie będzie nędzne, ale nie będzie takie, jak powinno być. Nie będzie takie, jakie byłoby. Gdybyś się z tym uporał, co zamierzasz zrobić z resztą swojego życia? Nauczyłam się, że diabeł nie może mi czegoś zabrać, jeśli chce coś dać, i zasiać to jak ziarno. Gdy zaczynaliśmy służyć i pojawiliśmy się w telewizji, jedna ze stacji była bardzo droga. Pojawialiśmy się w niej raz w tygodniu.
Mniej więcej w tym czasie, gdy mieliśmy już dużą widownię, a trzeba zainwestować sporo pieniędzy, żeby pozyskać widzów, którzy będą się z tobą komunikować i pomogą opłacić rachunki za telewizję. Nadawcy postanowili, że puszczą coś innego. Złamali nasz kontrakt i zdjęli nas z anteny. To bardzo bolało. Byłam młodą kobietą w służbie, a to była nasza najlepsza stacja. Szło nam tak dobrze. I pomyślałam, o nie, jak oni mogli to zrobić? Ale najpierw zareagowałam, co? A potem ogarnął mnie gniew. To proces. Jedna emocja następuje po drugiej, wściekasz się na ludzi, potem na diabła, potem na siebie. Czy mogłam coś zrobić? Moja ciotka wściekała się na wujka za to, że umarł. Jak mogłeś mnie zostawić samą z tym wszystkim? Czy straciłeś kogoś bliskiego i czułeś to? Myślałeś, jak mogłeś mi to zrobić? Może głupio jest się przyznać, że wściekałeś się na kogoś, kto umarł, ale rzecz w tym, że tak bardzo cierpisz, że mówisz, jak mogłeś mi to zrobić? I nie ma w tym nic złego, to część procesu. Ale z czasem musisz przestać. Nawet wściekać się na Boga. Ja długo byłam zła na ojca. Potem, gdy dowiedziałam się, że diabeł jest prawdziwy, że nie jest tylko halloweenową postacią w czerwonej piżamie z widłami, że chce tylko zabijać, kraść i niszczyć, i że to on za moimi plecami zaplanował to wszystko, co mnie spotkało w dzieciństwie, wtedy wściekałam się na niego. Ale co mu zrobisz? Nie podbijesz mu oka, nie pobijesz go, jak możesz mu oddać? Wtedy odkryłam sekret. List do Rzymian 12:21. Zło dobrem zwyciężaj. Dziś oddaję diabłu za wszystko, co mi zrobił w dzieciństwie. Dziś mam zaszczyt uczyć ludzi, jak nie pogrążać się w żalu z przeszłości w 70 językach na całym świecie. Wiesz, jak się cieszę? Dziś zwyciężam zło dobrem. Powiesz, ja nie będę miał takiej szansy jak ty. Coś ci powiem. Jeśli cierpisz, a mimo to wyjdziesz do ludzi i świadomie będziesz błogosławieństwem nawet dla kogoś w pracy, to zwyciężysz diabła. Wierzę, że to jeden z największych sekretów Bożego Słowa. Jedyną drogą, żeby zwyciężyć diabła, jest czynić dobro. I to najlepszy sposób na świecie, żeby wyzwolić w sobie radość i przeżyć całkowite uwolnienie. Nie marnuj czasu na nienawiść do kogoś lub czegoś, na co nie masz wpływu. Bóg ma dobry plan na twoje i na moje życie. Księga Powtórzonego Prawa 34:8. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. W Słowie Bożym kryje się coś interesującego. Pod zakonem, a nie żyjemy pod zakonem, więc nikt nie daje ci 30 dni na żałobę i rozwiązanie problemów, ale wtedy Bóg dawał ludziom te 30 dni. Mogli się smucić, ile chcieli przez 30 dni, ale gdy minęły, Bóg oczekiwał, że pójdą naprzód. Jedna z moich książek zawiera historię, której szczegółów dokładnie nie pamiętam, więc mam nadzieję, że jej nie zepsuję. Historię plemienia żyjącego w środku dżungli, do którego przyjechali misjonarze. Ku swojemu zdumieniu odkryli, że choć ci ludzie mieli wiele wartościowych rzeczy i okradło ich inne plemię z tych wszystkich rzeczy, mimo to byli bardzo radośni, nie czuli goryczy i żalu, ale mieli pewien zwyczaj, gdy spotykała ich strata, gdy zmarli ich bliscy, gdy ktoś ich okradł, mieli taką małą chatę, podobną do namiotu. I gdy stało się coś złego, szli tam i wyśpiewywali swój ból, przemieniali w pieśń.
Tak bardzo cierpię, chyba tego nie zniosę. Ile jeszcze będę płakać? Nie wiem, czy zniosę kolejny dzień. Jestem tak wściekły, że mam ochotę urwać komuś głowę. To prawdziwa historia. Siedzieli tam i uwalniali słowa. Uwalniali ból, odczuwając go, aż w końcu poczuli ulgę. Potem wychodzili i wracali do żywych. Nie wypieraj problemów. Więc straciliśmy kontrakt z telewizją. Ale to był dla nas punkt zwrotny. Powiesz, co? Dzień później siedziałam w kościele i przyszedł czas złożenia ofiary. Gdy koszyk się zbliżył, poczułam, że Bóg mówi do mojego serca. Ofiaruję ci stację telewizyjną dzięki twojej ofierze. Nie mogłam tego zrobić fizycznie. Musiała to być ofiara duchowa. Pan położył mi na sercu słowa: ze wszystkiego, co zechcesz oddać, zbierzesz plon. Możesz pozwolić, aby diabeł cię okradał. Albo złożyć ofiarę, a ja zrobię z niej coś dobrego. Słyszysz? Nigdy tak naprawdę nie byłam dzieckiem. Musiałam nauczyć się bawić, bo nigdy tak naprawdę nie byłam dzieckiem. W każdym zdrowym dorosłym powinno być zdrowe dziecko. A jeśli go nie ma, to jest się strasznie poważnym. Nie ma tej lekkości, radości, humoru, ani żartów. Jest tylko praca i obowiązki. Więc mogłam zgorzknieć, bo okradziono mnie z dzieciństwa. Albo powiedzieć: Boże, ofiarowuję ci moje dzieciństwo, które było dysfunkcyjne. I zobaczymy, co z tym zrobisz. Więc teraz, w wieku 71 lat, jestem dzieckiem. Nie uwierzyłbyś, jak świetnie się dziś bawiłam. Gdy Duch Święty cię uzdrawia, może przeszczepić ci to, co ktoś inny ci zabrał, i staniesz się zupełnie nowym stworzeniem w Chrystusie. Rok później, może kilka lat później, nie pamiętam dokładnie, zadzwonili do nas z tej samej stacji telewizyjnej i zapytali, czy do nich wrócimy, ale nie żeby nadawać raz w tygodniu, lecz codziennie. I zaproponowali nam pasmo w czasie najwyższej oglądalności. Oddajmy Bogu chwałę. Po opłakiwaniu Mojżesza przez 30 dni, jestem pewna, że gdybyś opłakiwał kogoś przez 30 dni, wiedziałbyś, że ta osoba nie żyje. Ale Bóg mówi Jozuemu coś ciekawego. Po śmierci Mojżesza, werset pierwszy, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: Mojżesz, sługa mój, umarł. Dobrze, teraz przychodzi do sedna. Teraz więc wstań. Słyszysz? Pora wstać. Przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję Izraelitom. I zakończenie. Każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję, jak zapowiedziałem Mojżeszowi. Oto puenta. Bóg da ci piękno z popiołów, ale musisz porzucić popioły. Da ci olejek radości zamiast szaty żałobnej, ale musisz porzucić żałobę. W twojej i mojej przeszłości działy się rzeczy, które teraz powinny być dla nas martwe. I podkreślam, że nie mówię o utracie ukochanej osoby. Mówię o ogólnej zasadzie. Wiem, że gdy tracisz kogoś, kogo bardzo kochasz, jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. Ale nawet po tym możemy się podnieść, ufając Bogu, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, nawet gdy go nie znamy lub znamy częściowo. Już nic z tym nie zrobisz, lecz... Ojej!
Czeka na ciebie tyle dobrych rzeczy. Bóg je przygotował. Okupił i opłacił krwią Chrystusa. Bóg mówi, teraz wstań. A każde miejsce, na które stąpi twoja noga, śmiało, zrób krok, ja ci daję. Więc musisz tylko wziąć to, co Jezus już zapłacił, czyli sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Dziękuję, Panie Jezu. Żałoba z pewnością jest procesem, zwłaszcza jeśli przechodzimy przez nią w zdrowy sposób. Obejmuje pozwalanie sobie na odczuwanie bólu zamiast unikanie go. Ale możesz wznieść się ponad żal i dzięki Bożej łasce osiągnąć prawdziwe zwycięstwo. Potrzebujesz przewodnictwa Ducha Świętego.